Coral Disaster Survive. Sorry za tamten filmik, że było to jakby tak niewyraźnie nie słychać, ale to przez to... Kurde, zaczęło mi się. O, za to, że bo nie włączyłem dźwięku w settingsach. No i przez to, ale bardzo przepraszam, ale teraz dzisiaj gramy w Naturale, znaczy no dzisiaj no, Natural Disaster Survive. Bardzo lubię tą gierkę, nawet mam balonik, ale dzisiaj spróbujemy bez tego balonika. Może mi się uda. Bekonik. Oszczerzenie ognia i zachowaj od ognia. No to łatwo, łatwo będzie. Mam nadzieję. Jeden ciąg. No są tu ludzie, ludzie, ale chyba na razie nic nie ma tego balonika. Chyba ktoś tu jest z Polski. Zobaczymy. Tylko ja jestem szybki, ja tam fixa. Tutaj jestem, tu. Kurban. Nie, nie ma. A w ogóle spytacie mnie, czemu na przykład jak nagrywam shortsy, to nagrywam na tym, na komputerze, czy tam na monitorze. A to dlatego, że jakbym musiał nagrywać filmy, co nie, to będę musiał jakoś to trzymać i grać równocześnie. No i to tak trochę przeszkadza. No i to dlatego tak nagrywam to na telefonie, a nie na komputerze. Ale patrzcie, jak to się rozpada. Wow. Ja to zaledę... To mnie... Nie, to nie zabija mnie od razu. Ej, ja chyba kiedyś w to grałem i tu jest najlepsza pozycja na tym Kurde, jaki babsztyl. Widzieliście to, jakby mnie prawie zabiła? To bejkonka, to offline. Zetknęłaby mnie. Teraz ja ciebie zamknę. Ej. Kurde, ja się za chwilę zabiję. Czego ty chcesz, babsztylu? Czego? Jezu, jaka cisza się zrobiła. Egdycy. I sorry za to, że jakieś ptaki będą ćwierkały, ale no jestem na polu aktualnie, więc no ja wiecie jak to jest. No w domu tam jest tak hałas, że nie powiem co. Może zrobię Q&A. No ale nie wiem, no. Twarzy na pewno od razu nie pokażę. Znaczy no pokazałem tam, nie wiem, nasz 50 subskrypcji, no. Ale jakoś tak dziwnie się czułem, tak jakoś nie umiałam mówić wtedy, jak tak nagrywam te shortsy. Jakoś tak dziwnie się myliłem, więc no to usunęłam ten film, sorry, ale no za to, ale no. Teraz mamy wojsko. Jak chcecie prowadzić wojskiem, to wchodźcie zawsze do tych pomarańczowych, nie tutaj, tylko wam powiem. Tutaj najczęściej jak grałem, to jest tutaj tsunami albo jakiś ogień. Tylko tak, Roblox Dope, myślałam, że tam pisze Roblox Dupa. Fajna by na... O Jezu. No dobra, Paula, Paul, Sus. Ja mam takie, tylko że pro, taki naszyjnik. Helikopter. Ja bym się bał tam skoczyć, bo to może mnie zabić. Ale w ogóle, ej, chyba będzie wirus, bo tak na razie się nic nie dzieje. Deszcz meteorytów. O kurde, to lepiej się pod czymś schować jednak. Widzicie, co tu się stało? A, bo jak ja skaczę tak z tej, jak ja, co? Dead one. Dobra, to ja zrobię cięcie. Okej, już jest kolejna mapka. Zrobiłem cięcie po prostu, bo było nudne, bo też trochę minęło czasu tam z dwie minuty, no z 5 minut, nie wiem. Nie wiem, nie liczyłem. I znów mamy tą mapkę, gdzie był wcześniej ogień. Trochę bez sensu, ale no. O, tutaj będzie jakieś coś innego. Chyba będzie ten ogień zimowy. Koi. Ja nigdy tam nie wchodzę, dlatego się boję, że nie wiem, nagle się pojawi tornado i to zniszczy i po prostu nie chcę. A ja nie wiem, ja chcę zrobić te osiągnięcia, bo ja tam mam kilka przetrwań. Bizard, no. Szukaj ciepła i znać o schronienie. Teraz jest zimno trochę na pole, jest bez bluzy w ogóle. Dobra, a tu jest dobra, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Ej, to mi zadaje, czy ja spadłem po prostu. O, patrz jak to spadło. Ubijała dupę. Dobra. Offline. To ta baba mnie prawie zabiła. Patrzcie, jaka gruba. Czekaj, ta offline to kto to jest? Offline. Ej, ktoś tu ma Corbloxa XD. Corblox. Nie, nie ma. Ej, jest Corblox. Corblox. 17K. XD. Ja nie wiem, skąd oni ludzie mają tyle bobuksów. Po prostu.
Pewnie na YouTubie zarabia, ale nie. No co? Papa. Znaczy no jeszcze nie, bo będzie trzeba to pokazać, ile ja mam tych przetrwań. Dobra, i to tutaj się do tej tabeli podchodzi. Ale może mnie nie będzie na tabie. No mam 130 przetrwań, tu jest ten czwarty. Tu, ten od dołu, ten 130, co tu jest tu. Tu, no. Więc no to ja czekam i widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie. Teraz jest taki domek. Mam. Tak rzadko gram w sumie na tym domku, więc no. Dobra, tu wejdę na dach i tu skoczę. Jakiś babci był szybciej ode mnie, Max. Ej. Ej, patrz, tu cię tu jest wejście. A ja jestem w domu. Aha! Czyli każdy tu może wejść? Nie, bez nadziei. I szybko, bo ja nie chcę, żeby ten babtel to odkrył. Że tu można wyjść. O, wejść. Nie wyjść, wejść. Sorry, jak tak mówię, wiesz, że nie mam żadnego modulatora, to tak... No, wiedziałem, że śmiertelny wirus. Unikaj tu mów. Aha, aha, creepypasta mnie goni. I tutaj będzie dobrze. Tylko boję się tam skoczyć. To tu będę stać. I będę obserwować tych ludzi, co giną. Angel. A jak bym spadł teraz, to bym nie przeszło. To wolę sobie to trzymać w ręce. Nie wiem, czy tam wskoczyć, czy nie. Ale jak wskoczę, to już nie wyjdę. A ja chcę patrzeć na tych ludzi, jak umierają. No to poczekam. Ale to jedna osoba najpierw musi mieć tego wirusa, a później to się rozchodzi. No bo jakby na przykład ona od razu, ja też bym zginął, bo tu każdy ginie jak na tym. O, widzicie? Tu jest różowe już. To jest ten wirus. Ten taki różowy to jest ten wirus. Ja zawsze nienawidzę tego wirusa. Już wolę się zabić, niż tu być. Tak zawsze robię, jak gadam z kolegą. No, nawet nie, jak nie gadam z kolegą, to też tak robię. Po prostu wolę zginąć, ale jest odcinek. Slendy Creepypasta 12. No, ten, ty tam, co tam miałeś tę nazwę 12, nie wiem, jak ty się tam nazywałeś. Ten, co grałeś ze mną w Brookhaven. Możemy kiedyś razem nagrać odcinek, na przykład jak gramy w Obby, jeśli to widzisz w ogóle. No. No, patrzcie, jaka małpa. No, ciężko jak kaszle. O, dobra, przeżyłam. Ja się resetnę. Nie, leave, reset. No to my się widzimy w kolejnej rundzie. Okej, jest kolejna runda i znów jest ten domek. Jakiś Santi 2017, no to ile on mógłby mieć lat? 6. No. Kidosek. Czas na 6 lat. No to 4 lata młodszy. Ode mnie. Dobra. W sumie to ja też jestem kidoskiem. Dobra, Siege, ich bestie. Creepypasta mnie goni. No i od... No nie, po co ja biegłem tu? Teraz creepypasta będzie wiedziała. Oni w ogóle mają wszystko gdzieś. Patrzcie. Ej, też ma jakiś typek. Zobacz, jakiego ma taki dziwny skin. Nie wiem, czy to nie jest ten taki, co ma tego... dużo osób... A co to jest? O Boże, wulkan. I tu jestem chyba bezpieczny. No, albo bym poszedł lepiej z tyłu domu, bo tu się już sięgają nawet to. Wiesz co. Więc poszedłbym do domu, do środka. Znaczy nie do środka, tylko tu. Na przykład tu bym stał. Mówię fajnie, bo to widać tak daleko. Angle. Moja nazwa Admisson 555, możecie też mnie dodawać. Popływamy sobie na kaczce. Ej, co jest? Ej, tu da się wejść na to, czekajcie. O, jedziemy z tym. Tylko szkoda, że się nie da prowadzić tym, no. Ej, patrzcie, tu jest ten, to jest. Jakbym tam wasze, to bym zdednął. Też przypominam, że na przykład jest taka wichura, to też lepiej nie skakać, bo to też jakoś was zabija. O nie, to się tu dobija. Ej, to jest ten typek z Carbloxem. Koi. No ja bym se tu posiedział. I popatrzył na tych ludzi. I koło mnie siedzi Rich. Rich osoba.
Ej, on w ogóle też ma twarz chyba za 5k Robux. Czekaj. To jest ten. I on... No, mówiłem dobrze. Ej, dodam go do znaj. Gdzie on jest? Tu. Dodam cię do znaj, człowieku. Pewnie nie zaakceptuję, ale no. Warto spróbować. Ja się resetuję. I zostaliśmy XD na mapie. I ja mogę zostać w sumie. Bo żadnego HP mi nie zabrało. Znaczy nam trochę zabrało. Aha. Trochę HP mi zabrało. Ale no nie muszę. I w ogóle szybko się zaczęła ta runda. Nie wiem co będzie, więc pójdę na dach. Dobra. Teraz tu. Będzie tornado, tsunami. Albo wichura, no na pewno piasku już nie będzie. No to chyba śnieg będzie. Śnieg będzie. Nie w tą stronę. Tutaj. Kurde. O. Będzie zimno. O. Bizard. A Blizzard to co to było to? O, ej patrz! Patrz na to, jak tu jest fajnie. Tutaj było, o. Tu jestem bezpieczny. Kurde, nie, bo mnie to przyjdzie, o. Do rogu, najlepiej. No i czekamy kolejną rundę. Ja bym sobie pozwiedzał ten... No wiesz, pozwiedzał ten dom, o. Bo jakoś tak nigdy nie patrz... Co za bambik? Patrz, ten bombik nie zaatakował, rzucił się na mnie. Jakoś tak nigdy nie patrzyłem się na ten, na przykład inne, nawet tak pamiętam, ale to jest takie duże, tak w ogóle nie chce mi się po tym chodzić, ale no. O, tu jest ten Rich. To jest sas, te dwa osoby. Nie powiem, kto to jest. Jak to wygląda. Dobra, skaczemy. Ej, ten bacon jak zginie, ten 2000, nie, to nie jest ten 2000, coś ten. Ej, zginiesz. Chodź do domu. Nie wiem, gdzie tu jest zawsze ciepło. Ej, patrzcie. Weźcie mnie tam, wpuśćcie. O, dobra. Ja sobie popatrzę, co ten typek jeszcze bogaty tu ma w ogóle. Dobra, co tu jest jeszcze? Ta maska, ile kosztuje? 50. Czyli kosztuje chyba 75. Rutro. Sleep. Nawet bogaty, no. Dobra, teraz się resetnę, bo już mam mało HP. A my się widzimy w kolejnej rundzie. Okej, okay, jest kolejna runda i teraz jest więzienie. Więzienie. To ja bym poszedł na samą górę. Nie, tak bym... Pierwsze schody. Ja nienawidzę chodzić po tych schodach, bo to jest takie nudne. O, zrobimy skróty. Choć w sumie skróty to nie nazwałbym, bo to było trochę dłużej. Dobra, skoczymy. I tu już jest wyjście. I piasek będzie, piasek to na dół. Hup, okej. Okay. Hup. W ogóle ja nie... W ogóle spadam z takiej wysokości, a mi w ogóle HP nie zadaje. To jest śmieszne. No to nam śmieszne nie jest, dobra. Chyba po tej rundzie byśmy tam skończyli ten odcinek, ale zobaczymy, czy będzie jakaś fajna mapka. Chyba dokończymy i tyle. To będzie. Bo też to długo się będzie przetwarzało i też potem musiał być dużo dostępny, tam z 30 minut. Więc no. Dlatego to trochę tak to wygląda. Ale może jeszcze dzisiaj coś nagram na YouTubie. Co jest? Co się tak stało z tym ekranem? 4, ile już nagrywamy? 4 minuty, 18 sekund. No, dobrze w sumie. Co by tu jeszcze powiedzieć? Dorsy, no nie wiem, no, na telefonie nie umiem grać w Dorsy. Baler. Klub, słuchaj. Co ja śpiewam w ogóle? Tak, ej, duże to nawet to więzienie było. Aha, bo ja mogę odwalić. Dobra, no ale grać z pierwszej. W ogóle to jest śmieszne, że to nam nie zadaje HP, tylko to, co spada nam to na głowę, to nam zadaje HP. Tylko to się rozwala i to będzie spadało. I
to jest śmieszne. Na przykład ja sobie mogę tak chodzić i jak na mnie nic nie spadnie, to się nic nie stanie. Ktoś idzie. Ojej, jakiś dziad się na mnie patrzy. Dobra. Dobra, jeszcze raz spróbuję. I widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, już jestem, kolejna mapa. I ja nie chcę lecieć tą rakietą, bo już mam osiągnięcie. I dlatego nie chcę już lecieć, tylko chcę aktywować tą rakietę. Bo zawsze tak chcę wkurzyć tych ludzi, że nie zdążyli dobiec i są na tym moście. I oni, że oni zawsze spadają. Dobra, idź tu. Chodź tu. Teraz tu trzeba wejść. I tu jest ten przycisk. Dobra. Idziemy na górę. Jak jest tutaj potop, taki wiesz, nie cynami, tylko potop, co tak się zalewa do góry, to to jest najlepsza kryjówka, bo tu zawsze się najpóźniej to zanurza. Ogień, tak słabo trochę, w sumie bym powiedział. Ej, typie. Fajny skin, tak się wydaje za dużo robuxów, a w sumie tak nie jest, choć w sumie nie wiem. O nie, to się za chwilę wyleci. Dobra. Teraz będzie startowało? To jest kliknięte, czy nie jest? Tak, to jest klinięte. Ej, włączycie to? No, bym sobie jeszcze przeszedł na szybko. Tylko się boję trochę w sumie. No, nic się nie stało. Dobra, w ogóle ten balonik tu widać. W ogóle też tu może pęknąć wam balonik i nie będzie, jak będzie jakaś tornado i wy wejdziecie w to tornado. O Jezu, Jezu. Co on mnie tak śledzi? Ten typek. Ja zobaczymy, czy on ma coś dużo wartościowego, bo mi się tak wydaje, jakby on miał jakąś rzecz za 50 tysięcy. To jest ten rich. Jak on, jakiego... Co to jest? A, to jest ten skin. Jupitersza oficjalna. Nie wiem, czy dostał profa coś tam. O, tak, to jest ten typek. Poczekajcie, bo mi się za chwilę zawali to. O, przeżyłem. Dobra. Ja chyba będę już kończyć. Mi się podobało to. Ta gierka. Może jeszcze zrobimy Q&A, nie wiem. Ale to chyba będzie koniec. Więc pa, pa.